Siemanczko, jestem w Python Games. Witam was. Mojego jest po nas twierdzi, będziemy zabierać około krydzy, czy na co była. Ale chciałbym wam zaprezentować. Idziemy sobie do naszej hali, hali łukowej. No, zaprezentuję, ile towaru udało nam się ściągnąć. Ogólnie 5 zestawów. O jeden zestaw, troszeczkę mniej, bo tam lekko później w środku. Nie taka była aż cudowna, ale powiem szczerze. Jest dobrze. Jest dobrze, ja się bardzo cieszę, bo to jest ponad chyba 120 ton. Coś tam z tego będzie, ogólnie. Więc naprawdę nie jest tak źle, patrzcie. Do tego towaru jest. Więc naprawdę ja się bardzo cieszę. Ale na początku, ja chciałbym zrobić jedną rzecz, o której muszę pamiętać. Miałem przelać na początku odcinka, teraz muszę przelać na samym początku. Czyli na budowę domu. Ja przelam mam koszt 250 tysięcy na dom. 250 tysięcy z tego względu, że tak się ogadaliśmy z naszymi tutaj kierownikami budowy, który właśnie dom. I powiem szczerze, no wpadli mi też na pewien pomysł, jeśli to tak mogę nazwać. Wpadli mi na pomysł, żebym wziął, postawił oborę sobie. Mówią, słuchaj, ty jesteś chłopak mi ogarnięty, tego by nie bądź miał, dobrze idzie. I powiedzieli tak, może byś wziął po prostu, postawię sobie szopę. Mówi, koszt na 100 sztuk, wiadomo, bez bydła oczywiście, wyliczyliśmy 650 tysięcy. Nie jest to mało, no ale na 100 sztuk, właśnie nie 80, a 100 sztuk. Właśnie bydła. Tak mi wyliczyli. I tak szczerze powiem, może to nie jest głupi pomysł, żebym wziął i postawił jeszcze teraz oborę. Postawił sobie oborę na, powiedzmy to 80, między 80 a 100 sztuk. Na renta to pojechał jakoś dziwnie. Między 80 a 100 sztuk. Właśnie bydła. Bo mówi, bardziej ci się opłaci teraz postawić niż ten dom. Nam tak mówię, no teoretycznie tak, ale w praktyce no, niekoniecznie, bo tu już miałem miejsca. Nie chcę tego pola nie chcę manować tych pól. A wiecie, że jeszcze jest zakup w tym roku, znaczy w tym roku, no na wiosnę. Prawdopodobnie pójdzie zgodnie z planem zakupu tej ziemi razem z budynkami, więc tam też 200 tysięcy trzeba na to mieć. Więc teraz się zastanawiam, czy tam bardziej by nie pasowało mi. Ja mam ogólnie prawdopodobnie przedstawię to wszystko w następnym odcinku właśnie, jak to tam będzie wyglądało, co za gospodarstwo będzie kupowane, no bo no tam to gospodarstwo mi się bardzo podoba, bo gościu po prostu chce iść do miasta. Po prostu gościu chce iść do miasta, bo już tutaj nie ma, jest sam. To jest gościu 50-letni i tak pracuje. Nie pracuje w mieście. Gospodarstwo to wiadomo przejął po rodzicach kiedyś. No i tak sobie gospodarzy. Nawet, że już tak no nie za bardzo mówi ma czas, nie ma tego zdrowia. Czekajcie, może dwójkę sobie rzucę. Bo to jednak zimowa walka jest, bo teraz po polonu żadnych to nie będę wziął. No i tak powiedział, że właśnie bym chciał przejechać to. To ziemia. No a mam ogólnie mogę pokazać tylko na minimapce, o które mi to budynki chodzi. Chodzi mi tutaj, no to jak powiedziałem, 230 tysięcy. No wiadomo, plus no teraz już tam fajnie, bo tutaj jest budynki i jeszcze gdzieś tam jeszcze ma ziemię. No ale właśnie, jeszcze będzie mógł mi odsprzedać ziemię. Ma łączną kwotę właśnie tych budynków, więc naprawdę nie będzie tak źle. Ogólnie tam, jeśli patrząc, przejrzałem ze 4, to będzie gdzieś w granicach 8 hektarów plus budynki. Więc no, to nie jest jakiś tam duży koszt. Przepraszam, nie 8, 6 tysięcy, 6 hektarów, kurwa. No ale, wiadomo, farmingu trochę inaczej, to jest liczone i to wszystko. Ale patrząc, to naprawdę nie ma jakiejś tej tragedii. Tam bardziej bym chciał pobudować w przyszłym roku właśnie jakąś oborę, no bo tak starałem się w sumie, bo tak tak mi to chyba się nie chłopacy od postawienia domu
mówili, no to 650 tysięcy musieliby wziąć na materiały do załocizny. No to nie jest tak jeszcze źle. Tylko, że teraz jeszcze powinna mieć grunt pieniędzy na to, żeby kupić jałówki, tak? Nie jałówki, czy nawet jakieś ciutliksze, ale żeby kupić. Też nie jest taki mały, bo to 6 tysięcy trzeba na takie jakąś przyjemność wyłożyć. No, ale teraz też nie chcę wydawać nie wiadomo jakich pieniędzy, no bo wiadomo, to są koszta, które na razie nie są liczone. Moim zdaniem na razie i tak jest dobrze tym wszystkim. Bo tak, mamy jednak dwie obory, mamy dwa takie zadaszenia. Nie wiem, zobaczymy. Jeśli nie, ja chyba zdolność fiarytomu, jeśli się nie mylę oczywiście. Czekajcie, to chyba bodajże mam 680 tysięcy. Niestety, no myślę, zdaje, że na postawienie tej obory by było mi stać. Bez żadnych problemów. Na 10 lat bym sobie to wziął kredyt i spokojnie 60 tysięcy, 70 tysięcy ponad musimy rocznie sobie spłacać. To tam nie ma problemu żadnego. A, no ale wiadomo, że jeszcze koszty musiałyby być związane z. Jakby to powiedzieć? Zakupem właśnie jałówek. Więc no, tak troszeczkę średnio. Ale możecie mi napisać w komentarzach, czy jednak taka coś robić, no bo jeszcze będzie jeden odcinek. Właśnie i tak może zaryzykować, postawić tą szopę. No kocinie, bo to wiadomo, jest końcówka tutaj farminga, tego wszystkiego, do tego gospodarstwa też chcę fajnie rozwinąć. Mam tak ambitny plan z tym wszystkim. Dość dużego gospodarstwa tutaj. No ale żeby to osiągnąć, to trzeba troszeczkę bardziej w te krowy pewnie uderzyć. Więc możecie pisać swoje opinie, czy tak by pasowało, czy właśnie wręcz przeciwnie. No bo na pewno w następnym odcinku byłyby już kompletne sprzedaży dzików, sprzedaż kukurydzy, sprzedaż pszenżyta i żyta. To by było już ostateczne sprzedaże i wtedy widzimy się już na wiośnie. Krówki sobie tam łażą, muszę ten obornik wypychać, tutaj muszę wypchnąć obornik, tam muszę wypchnąć obornik. O, trochę tego jest. Muszę tam powiedzieć ten, no bo teraz żebyśmy mieli obornik teraz na wiosnę, tak? Tutaj to ogólnie nie biorę właśnie nic, jak widzicie, ani żadnego obornika, ani nic. Z tego względu, że to jest no po prostu na zimę. Niby to też się dobrze pasowało dać obornik, ale powiem szczerze, tutaj było tyle dane obornika, że ta ziemia jeszcze się wyreguje ten obornik w niektórych miejscach. Więc tutaj tam będzie prawdopodobnie, to będzie owiec. Przepraszam, nie owiec, to miała być soja. Więc tym bardziej mi pasuje. Później gnojowica sobie później na wiosnę tutaj może lekko jeszcze wiadomo tutaj ogórnikiem. Tu się łatwo zmierza. Też to efekt da powiem lepszy niż byśmy teraz mieli dawać na zimę. Przełożywać to i wszystko i takie moje zdanie. Bo nie każdą ziemię będę oczywiście teraz poplonem siał, bo dużo tego by było. Więc tam się dogadaliśmy z agencją, że znaczy jest, jak to powiedzieć, przedstawicielką, nie przedstawicielką, no, ogólnie z państwem, ludzi władzy, agencji, że jednak no, nie trzeba brać i zostawiać tego wszystkiego zasiewu mieć. Więc teraz no, tak sobie postanowiłem to załatwić, tylko bo wiadomo, zimowarka troszeczkę lepiej będzie może wyglądała, jednak wiecie, no jeśli most przyjdzie, tej wilgoci troszeczkę będzie może więcej przez to. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Więc to mówię, no trzeba to nakombinować. Więc tak, jeszcze muszę zabrać sobie tam to właśnie powiedzieć pole. Więc tutaj jest troszeczkę taka lipa, że ten kombajn, który posiadamy teraz, nie daje sieczki po kukurydzy, więc to troszeczkę jest lipa. Też wiecie, troszeczkę nadciągnie się, wiadomo, nawozami naturalnymi i sztucznymi, ale troszkę dziwne to jest. No ale co zrobić? Normalnie to się chwast teraz przyłada, wszystko pójdzie elegancko i będzie coś grant coś. No i teraz to samo można po prostu to ładnie ogarniać, tak? Więc tu się nie ma co przejmować. Mówię, też jeszcze jeden mój odcinek, który sprzedażowy będzie. Z jesieni widzimy się później na wiośnie.
powinno być lalka. Bo tak patrząc, no to też ta jesień troszeczkę jest przydługo. Ja i tak będę jeszcze miał troszeczkę roboty, bo znajomy przyjmie, podjechał do niego, czy, znaczy inaczej, czy mógłbym podjechać i mu pomóc w walce jeszcze właśnie tej zimowej, więc też muszę to sobie ogarnąć. Wiecie, no jakoś nie mam jakichś tutaj problemów z tym. Ja i tak prawdopodobnie już będę chciał nająć kogoś, kto by mi tu pomagał w gospodarstwie, czyli w polach i właśnie przy budynkach, żebyśmy się troszeczkę mogli bardziej skupić na jeszcze większym rozwoju tego wszystkiego. No bo wiadomo, krowy ogólnie tam tej dużej obłoże mamy na, teoretycznie na robocie udojowym, tak? Używanym za bardzo śmieszne pieniądze wtedy, no ale jednak z robotem udojowym. Tutaj w małej obłoże, no tam będą no, tam na to mama przyjdzie, na to tam na szybko szybko zapie, no i mi przyjdzie i wydoi. No ale jednak ta sobie tej obłoże, która będzie 100 sztuk miała, no to już muszę kogoś mieć typowo, no bo tam nie wiem, czy mi się uda robota udojowego stawić, jeśli by było tak, to zajebiście. Jeśli nie, no to będzie lipa. No chociaż jeszcze budówkę sobie taką większą kupić, czy nie wiem co, będę musiał się kombinować. No bo teraz jako 100 sztuk będę chciał mieć oborę postawioną. To fajnie wyglądało tak, aby ten rozwój był. Kurwa, jak mi się tnie ten komputer dzisiaj. Jak ma go lekko ogarnąć. Może on przejdzie. No ale powiem teraz. Tym czujaczką powiem niby ten case ma troszeczkę to robić w tym bugu, ale no jest petarda. Powiem tyle czasu za górówkami robiłem, a teraz to robotóweczka naprawdę fajnie wleciała. To robotę jednak wina się robi. Ogólnie pisałem do, znaczy dzwoniłem do przedstawiciela, którego braliśmy ten pług nas właśnie z klasem. Pytałem się, ile by kosztował korpus do tego półdobu. Z tego co mi się kojarzy, jeśli dobrze mi się kojarzy, zaraz wam pokażę. Tylko sobie wyjdziemy. No chyba mi się zdaje, że mogę dołożyć piąty korpus, ale nie chcę tu zgadywać pod tym względem, ale chyba tak by może chyba było, tak? No bo tak, tu mamy i tak, i chyba tu możemy się dołożyć piąty korpus. I tak się zastanawiam, czy właśnie do niej kupić innego korpusu. No korpus jeden kosztowałby mi chyba szóstkę, jeśli tak tak pamiętam. 6 tysięcy, więc zastanawiam się, bo ten klas tak fajnie wygląda, ale szczerze mało robi. Patrząc na te pieniądze, które mi daliśmy za niego. No bo co, robi tylko broni aktywnej, bez rokowców, siewniku, bez rokowców, miło stan spocie. I to wszystko. No jeszcze wszystko takie ciężkie, takie ciężejsze roboty już robi tylko case. Orki robi case. No oborniki robi case. Jeszcze coś w kosiarkach, lata case, więc no trzeba coś będzie pomyśleć, albo naprawdę na wiosnę kupić jakiś środkowy ciągnik pomiędzy tym a tym, żeby po prostu jeden drugiego trochę odciążył. Jeszcze się zastanawiam ogólnie też nad wymianą tego rzutnika, ale on mi się bardziej podoba właśnie, ale jednak może by się przydał troszeczkę większy. Muszę rzutnik taki 13. 13 to nogka, to jeszcze ten ciągnik pociągnie ten case o 15 koni. Jeśli nie był tam jakiś mocno zlasowany gnój, a wiadomo, że u mnie to jest, bo znaczy przerobiony bardziej zlasowany. On mi tak nie zdąży się odłożyć. Ale jak taki by był zlasowany, tak 2-3-letni obronik, to by było zajebiście. Ale wiadomo, że teraz no tak się nie da zrobić, no bo tego obronika idzie. Jak nie idzie, no to jeszcze idziemy na sprzęt, idzie na sprzedaż, tak? Bo nie mam nawet miejsca tyle obornika trzymać. Prawda, tyle sztuk, wiadomo, że tutaj mamy ile? 30, 60, 85? Tak na szybko liczę. 85 sztuk mamy na ściółce, a tamta właśnie jest na typowo na Nojowicy, więc tutaj tak mamy luz. Nie mam tego bonikarz za pełno, ale podejrzewam, że kolejna obora będzie taka powiedzmy hybrydowa, trochę tak będzie robione, tak nie wiem co dobrze mówię, ale tak podejrzewam będzie.
że będzie płyta i będzie właśnie obwoźnik tam wypchany. Ale podejrzewam, że albo wyciągami, albo takim wyciągiem, jakby to powiedzieć, takim dolnym, takim linowym. Jak taki coś widziałem, żeby mnie zebrać. Kogoś widziałem taki, ten, że taki fajny zganiacz właśnie, że on tak sobie przechodzi i wszystko ogania. Ale to już mnie zgadywał, jaki to będą zganiacz. I powiem szczerze, że trzeba będzie pokombinować, czy w tym roku, albo w następnym, na pewno tą oborę jeszcze sobie ogarnąć. No bo tak, jeśli kupimy tam właśnie te budynki, które wspomniałem, czyli za te 230, tam 270 tysięcy podajże, no to powiem szczerze, tam będę musiał też ogarnąć, tam jest obora na chyba 20 sztuk, 15-20 chyba sztuk. Tam trzeba nie stawić te mleczne krowy i pracownika, tak? No to też pracownik jakieś 7, 8 tysięcy trzeba będzie mieć. Trzeba będzie wyłożyć na paszowóz, jakiś mniejszy, nie wiem, po, powiedzmy jakaś piątka paszowóz, ewentualnie kupić tutaj większy, jakaś szesnastka, która by leciała, a tutaj ten wtedy dać na tamte gospodarstwo, wiadomo, że też będzie się wiązało się z zakupem jakichś ciągników, tak, jakichś maszyn na tamte gospodarstwo, no bo wiadomo, no, paszowozem nie będę jeździć taki na kawał drogi, nie mieszał terenu, bo to nie będzie sensu. Więc tam będzie musiał jakaś lecieć jakaś lądowareczka ewentualnie, plus prawdopodobnie no, jakiś ciągnik do paszowozu, tak? I paszowoz, znaczy będzie ciągnik z paszowozem lecieć, więc no trzeba też będzie jakieś 50 tysięcy na sam ciągnik pewnie lecieć znowu, ale myślę, zdaje, że powinno być to elegancko wtedy, no bo trzeba będzie kombinować, bo jeśli kupi się gospodarstwo, to trzeba tak robić, żeby po prostu one się spłacało równomiernie z tym, ile się na to nie dało. Bo wiecie, kupię ziemię, a się podejrzewam, że jeszcze może inaczej. W tym roku może tak nie wypali, jeśli bym to kupił. Znaczy na wiosnę. To też na kości by teraz kupić to. Może w przyszłym odcinku to kupimy, jeśli się dogadamy już z tym kościem. Ostatecznie, no bo on tam mieszkań to się właśnie przeprowadza, właśnie się boi tego, że jeśli ja to kupię, no to byłby rzucał, na razie nie będziemy tu na czas żeby przeprowadzić nawet, no wiadomo, to nie dziwi mu się pod tym względem, więc lepiej woli gości nie ryzykować. Kupowaca to ten kondomani tak jak przyłożony jest, nie rozumiem. Niezależnie jak ten kodowanie ustawię, to i tak ma obciążenie full. Dziwne. Czekajcie. Na płaskie widzicie? Nie widzicie akurat. Nie, no nie mam kurwa jakaś mocno życia. 57% karty z dużej graficznej. Chuj wie. Mało ważne. Więc patrząc, to trochę będzie pokombinować. Przemyśleć sobie wszystko. By to wszystko miało ręce i nogi. A nie przedłużam dzisiejszego odcinku, byłby to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodoba, zaciekaj w górę, komentarz, linki za oglądanie, nic macie z tego odcinka. Na razie, cześć.